Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj szybki strzał. Produkt od widza. Grabster Iron. Kobra. I teraz tak. Czym on pachnie, słuchaj? Od razu ci powiem. Jest to produkt Pro Elite. The Ironizer od Pro Elite. Ten pachnący migdałami. Wypisz, wymaluj. Gęsty. Zapach jest identyczny, więc ja tutaj daję 99%, że to jest po prostu przelewka od Pro Elite'a. Jeżeli chodzi o ten film, u mnie na kanale już był. Będę chciał teraz na miniaka wrzucić. Niedawno miał dekontaminację, miał używanego Irona, a czy nie wiem, chyba 2 miesiące temu. I bo będę chciał położyć na niego jakieś powłoki, bo już zaczyna wyglądać strasznie, już jak żona mi mówi, że żebym coś z tym zrobił. No to najwyższa pora, z tego względu, że odkąd go kupiliśmy, ja go tylko przykrywałem, jakieś kanapki robiłem. No dobra, lecimy, słuchaj. Tutaj tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o ten produkt, to kamion. No ten jest akurat od... skup się. Od... Clintecha. Jak dostałem od nich produkty, dali mi tych podróbek dużo i tak naprawdę gorzej się je trzyma niż klasyczne kaniony oryginalne, o tak może, ale mgłę daje całkiem solidną. O, już mi paluch boli. Zaraz będzie krwawica. Ten produkt potrzebuje się trochę rozpędzić. Praca nim przyjemna. Ja go widzę tylko do felka, ale pojadę też po lakierzy. Fatalnie się nim pracuje, jeżeli chodzi o rękawice. Tragedia po prostu. Dobra. Oho, helikopter. Putin do mnie przyleciał. Mamy kilka spraw do obgadania. Słuchaj, kolega ze szkolnej ławki, a to ci będę dużo opowiadał. Długa historia, nie wnikaj. No dobrze. Zobaczymy, gdzie zakrwawi. Grubo materiału. Na dach nie będę pakował, nie ma sensu. A, na lusterka tak, jak najbardziej. Może i felgi pstryknę. A, maska. Najważniejsze. Tutaj najwięcej dostaje strzała przecież. O, od razu go zrobimy na słoneczku troszeczkę. Ale wieje, przepraszam. Wybacz, jak będziesz słyszał szumy, a na pewno słyszysz. Na białym lakierze niestety nie widzę, gdzie zaaplikowałem. Rozrzut straszny. O, a i przedni zderzek był? Był chyba, tak, ładnie się to zlało. No i co, krwawi gdzieś? No nigdzie nie krwawi, gdzieś tam może się pojawi. No, są tutaj drobinki. Krwawi? Jest dobrze. Krwawi. Tu krwawi, tu krwawi, tam krwawi. Dayron jako Dayron, patrząc cena jakoś, on nie jest zły. Najlepsze jest to, że on jest miły w pracy, bo pachnie migdałami. Także tutaj nie można powiedzieć, że to jest zły Dayron. Są oczywiście lepsze, ale ten za tą cenę jest naprawdę spoko. No i krwawi jak to na białym lakierze. A jeszcze felgi dawno nie miały dekontaminacji. Odkąd położyłem powłokę tę grafenową, tą ulepszoną wersję od h2o.net, a H2O. O, lusterko. To do tej pory nie widziały Dayrona. Tylko myję później. A nie, widziały, przepraszam. Na koniec sezonu. Wybacz. Skłamałem teraz okrutnie. Zawsze sobie robię po sezonie przecież. Odtykanie, dogłębne czyszczenie. Felunko. O, i tutaj ten atomizer, ten produkt rozpyla pięknie. Bo jakbyś wziął inny atomizer, gwarantuję ci, że to będzie kibel straszny. Guala jeszcze go dźwignie, ale jeżeli chodzi o dobrą mgłę, zdecydowanie kanion. A i tak glutami rzuca, i tak rzuca. No dobra, zaraz biorę rękawice i będziemy jechać z szerszeniem. Tu gdzieś było guano. No pięknie sobie poradził. Testowałem tutaj produkt od Lahegi na smołę, ładnie zdjął, świeże guano.
w ogóle i później tutaj wskoczyłem jeszcze z Aqua 1:20. No i ładnie, water spoty tutaj będzie za chwilę polerowane. Wskoczy powłoka 1:61 nowa od Neoxala. Także będzie co robić. A jeszcze lampiony. No tak, przecież. Lampiony też. Dobra. No gdzieś tam zakrwawiło, gdzie nie, gdzie, no co no. Zaraz ci powiem gdzie. Tutaj jest 3 miejsca, 4, 5. 5 miejsc. Tutaj to wiem, bo jest rdza. Tu powinno zakrwawić. Tu ładnie z tyłu. Tu zawsze jest krwawica. Tutaj to z tyłu w tym aucie to jest makabra. No wybiera tą lotną rdzę. No widzisz, o zobacz. O. Dobra, idę po rękawice. Oczywiście Chińczyk z krótkim włosem. I teraz kwestia tylko tego, co jest lepiej wziąć. Taniej wyjdzie Pro Elite. No tragedia. I zobacz, już się robi taki kibel. Tragedia. W ogóle nie lubi ten produkt miziania. Czy lepiej wziąć Pro Elite'a, lepiej się będzie opłacać, czy Grabstera? To już sobie sam musisz obliczyć, przeliczyć, wyliczyć i będziesz wszystko wiedział. Widzisz? Tragedia. Stawia opór. Nie lubię nim pracować, jeżeli chodzi o szuranie rękawicą. Dobra. Nie, no ładnie, ładnie tutaj się pojawia. On się potrzebuje rozkręcić, naprawdę. On potrzebuje dużo czasu. Bardzo dużo, ale to dobrze, bo jak masz gorące dni, to poleży długo. No i nie wali tak jak typowy Dejron. Czuć ten zapach Dejrona, ale tu jest mega przełamane migdałami. O, dzisiaj testuję. Pierwsze będzie wejście z pastami ADBL-a. Tak, tak to będzie, taka sytuacja. No dobra, jak tutaj na tych drzwiach? U góry nic, ale na dole widać, że tutaj coś wyłapało. Dobrze, plastiki jedziemy. O. Zaraz będziemy robić pukanko. Jeszcze tu dorzucam dużo gnoju. Dużo, bo inaczej będzie stawiać. O, od razu lepiej, mega opór. Dobra. Ładnie, 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 ładnie. O, i pod klameczką. Tu też coś złapało i tu. A później wrócimy w te same miejsca. I zobaczymy, czy jeszcze coś ruszyło. Bardzo fajnie. No tu z tyłu srogo znalazło. Bardzo ładnie. Elegancko. Czy Dejron fajny? No fajny, no tak jak mówiłem wcześniej. Nie jest to mistrz, ale nie jest zły. Naprawdę nie jest zły. Większość Dejronów robi to, co powinno robić. Jedynym chamskim takim oszukanym Dejronem jak dla mnie, jak nie zapomnę, to ci wrzucę film z firmy. Ujujuj, za dużo tego. Skup się, co tam był kwasiur. PH2, kurczę, i miał barwnik. Co to było? No. Nie przypomnę sobie. Kurde, za dużo tego, słuchaj. Co to była za firma? Ojejku, i z tym szamponem, co taka wpadka była. Ojej, nie przypomnę sobie, no. Kurde, co to było? Dobra, może w trakcie mi się przypomni. Tutaj, no też spoko wyłapało. A tu przy klamkach, u góry tutaj nawet złapało. Mówię, on im dłużej leży, tym więcej wypracuje. No wiadomo, no naprawdę potrzebuje takiego rozpędu. On się musi rozpędzić, a jak się już rozpędzi, to później będzie wybierał elegancko. Dobra, teraz tak, smyrnięte mamy, słuchaj, wszędzie, na końcu listwy. O, i coś ci pokażę, żeby później już nie jechać brudem. Listeweczki, biorę, wypracuję, no i jeszcze pracuję, widzisz, no to jest właśnie to, jak się Dejronek wzruszy, każdy jeden zresztą, a szczególnie gęsty, później zaczyna pracować. Zobacz, co robimy. Poczekaj. Pyk. Ok. Ciach. I płuczemy. Mogą do wiadra. Nie
nie przemyślałem sprawy, kurde, widzisz? Wiadro stoi przygotowane, a ja na glebę. No dobra. Ok, i teraz mokra rękawica i ponownie jedziemy. Właśnie mokrą rękawicą. Teraz go troszeczkę rozcieńczymy. Ten dejron też można rozcieńczać. Jak najbardziej. W sumie to każdy może delikatnie wodą rozcieńczyć. O, i teraz zobacz, robimy pianę. Drugie podejście jest piana. I tu mamy mega teraz poślizg. O, i tak właśnie sobie pracuję gęstymi dejronami, jeżeli chodzi o lakier. Jak zobaczysz, że ci za dużo złapało, oczywiście mogłeś to zrobić za pierwszym razem, ale za pierwszym razem nie rozrzedzam. Daję mu popracować. Za drugim razem dostaję wody. Czyli nie potrzebuję już tak dużo, można powiedzieć, wyłapywać. I rozcieńczony jeszcze coś prawdopodobnie złapie. Zobacz, jak teraz idzie świetnie. O, tu zaczyna mi już łapać to, co robię. Pyk. I nawilżamy. I tyle. I już, idziemy dalej. O, i mamy poślizg rewelacyjny. Ok. Tu jeszcze wyłapuję, widzę, dobrze. No, także zobaczysz kawał filmu o produkcie, który już był. Ale to może i dobrze. Zobaczysz, jak działam, jeżeli chodzi o lakier z dejronami. Gęstymi właśnie. No, tutaj cały czas pracuję, zobacz. Tak jak mówiłem, że produkt jest na tyle gęsty, że jak się już rozpędzi, a właśnie się już rozpędził, cały czas jeszcze pracuje. Ok. I znowu nawilżanko. I druga strona. O, tu już byłem. Pięknie. Tu też już widać, że leży ładnie. Super. Ok. I czekamy. Patrzymy. Patrzymy i podziwiamy. Tu jeszcze. Widzę, że cały czas, zobacz, wybiera. Cały czas wybiera. Ojej. A tu jeszcze przy listwach. Warto. Ok. Tutaj nieraz jest tak, że przy tych listwach w białych autach ciężko jest domyć. Biorę pędzelek delikatny TFR od ADBL-a i 1 do 10 i od razu spłukuje. Zbiera jak wściekły. Ewentualnie droga opcja ANSO Degrasser. To już film zresztą był. Też daje radę. No i zobacz. I już coraz mniej. Coraz mniej, coraz mniej. I przy listwie jedziemy. Dobra. Ok. Tutaj. Teraz to już w ogóle dostał tyle wody, że się fantastycznie pieni. No dobra. A, i klameczka jeszcze. I z drugiej strony pójdę zobaczyć. Zobaczmy, czy coś jeszcze zbiera. No nie. Tutaj już po wszystkim. Tu klameczkę jeszcze ładnie zaatakuję. Tu jeszcze coś wyłazi. Tutaj jest rdza na samym rogu. A, wiem, czego nie zrobiłem. Tu, tego elementu. No dobra, słuchaj, no coś tam jeszcze łapię, coś tam jeszcze łapię i tak będę powtarzał dekontaminację, bo zanim przejdę do polerowania maski, najpierw pójdzie dach. Jak tutaj to wygląda? Słabo, rys mnóstwo. No dobra, słuchaj, no z mojej strony to wszystko. Tak jak mówiłem, dla mnie jest to identyczny produkt co Pro Elite. Ten sam zapach, ta sama konsystencja. To samo działanie. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!
Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.